Hej siemaneczko, ja jestem Abra i dzisiaj moi drodzy, tak jak zapowiedziałem wam na wczorajszym live'ie, będziemy podglądać Bobo przy użyciu potek na niewidzialność. Jest tutaj, słuchajcie, ze mną Misio, siema Misio, i słuchajcie, on akurat nic nie wygada Bobo, bo on raczej za dużo to nie mówi. Przygotowałem sobie właśnie potionki na niewidzialność, miałem złotą marchewkę, miałem oko pająka, takie sfermentowane. I w końcu, słuchajcie, udałem się po kryjomu, bardzo po kryjomu, do milionowic, po Blaze Powder. Czyli wiecie, ten proszek Blaze'a, żeby w ogóle móc zrobić potionki. Przez to mam niewidzialność i słuchajcie, będę chciał podglądać Bobo, bo na wczorajszym live'ie, na którym było 7,5 tysiąca osób, rekordowo dużo, powiedzieliście mi, że Abra, to będzie świetny pomysł, a patrzcie, na serwerze jest Bobo, więc słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać, będziemy mieli 24 minuty podglądania go, oglądania go. On mówi, że nie zobaczył, fuck. On, słuchajcie, mówił, że zrobił sobie jakąś tajną bazę tutaj, ale moi drodzy, jak to jest niby tajna baza, jak słuchajcie tutaj, no patrzcie, to widać. Ej, ja w ogóle do niego, słuchajcie, pójdę. Ja do niego pójdę, powiem, że idę na wyprawę i że wracam za 2 godziny, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to będzie w porządku, ale w każdym razie, moi drodzy, jeśli jesteście nowi, to pamiętajcie, żeby oglądać do samego końca, bo oglądanie do samego końca bardzo mi pomaga, a poza tym to może być naprawdę mega ciekawe, słuchajcie, jak będziemy podglądać Bobo, kiedy powiem mu, że mnie nie będzie przez 2 godziny, więc serio, on może robić dziwne różne rzeczy, dlatego oglądajcie, a ponadto subskrybujcie kanał, kto jest nowy, w tym momencie niech kliknie czerwony guziczek oraz dzwoneczek, dlatego że filmy i live'y są tutaj codziennie, więc dołącz do nas, oraz jeśli chciałbyś być w teamie Abrowników, on tam jest, to oczywiście, słuchajcie, macie w pierwszej linii opisu takie kozackie koszuleczki www.abra.ty. Zapraszam ciebie tam bardzo, bardzo serdecznie. Koszulki, bluzy, podkładki, podmyszkę, poduszki, różne rzeczy. Polecam serdecznie, na święta chyba idealne. Pierwsza linijka opisu. Siema Bobo, hejka. Cześć. Co tam u ciebie słychać? Jak tam dzionek mija, ziomoś? Wszystko w porządku. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, patrz, zakładam zbroję nie bez powodu, bo na 2 godziny uciekam na pustynię kopać piasek i szukać kaktusów, okej? Okay? Mnie na pewno? Nie będzie mnie 2 godziny, poradzisz sobie sam? Nie zrobisz sobie krzywdy? Nie, spokojnie, zrobię tutaj najwięcej, ile potrafię. I znowu te choinki, ja nie mogę. Dobra, ale przynajmniej nie rób ich z dirta. Ale nie zrobisz sobie krzywdy? Na pewno? Nie. 2 godziny mnie nie będzie. Za 2 godziny wracam, okej? Okay? Spokojnie, będę pilnować całego twojego domku. Dobra, to cześć, elo, widzimy się za 2 godziny. Słuchajcie, on oczywiście o niczym nie wie. Ja biorę tutaj potionki na niewidzialność, tylko słuchajcie, schowam się za domek, żeby on oczywiście nic nie widział. Zdejmiemy sobie, słuchajcie, zbrojkę. Słuchajcie, widać jego nick. Muszę pójść troszeczkę dalej, żeby on mojego, słuchajcie, niku już nie widział. Dobra, słuchajcie, tutaj niku nie widać, więc naprawdę, słuchajcie, teraz to dopiero będzie gruba akcja, słuchajcie. Jestem już w tym momencie niewidzialny, więc mnie nie widzicie i ja sam siebie też nie widzę. Szkielety, słuchajcie, też mnie tutaj nie widzą. Patrzcie, dlatego będziemy go podglądać. Naprawdę, to mogą być niezłe jaja. Bo wiecie jak to jest, Bobo ma 7 lat. On może, słuchajcie, robić naprawdę dziwne rzeczy, kiedy będzie sam. Naprawdę dziwne rzeczy. Dlatego jestem tego totalnie ciekaw, co z tego wy... Już go tam, czekajcie. Jest tutaj, okej, okay, dobra. Póki co, słuchajcie, ma założoną zbroję. Ja mu ogólnie zakazałem, słuchajcie, latać bez bez spodni. Więc zobaczymy, czy, słuchajcie, on będzie zdejmował różne rzeczy tam w trakcie, typu, że będzie faktycznie z gaciami latał, bo wiecie, on ma tą kupę na gaciach. Nie komentujmy tego. Słuchajcie, będę sobie płynął za nim, będę, słuchajcie, to podglądał. Będę chciał na pewno wejść do tej tajnej bazy, bo jak ona jest tajna, jak ją widać, ale on mówi, że jest tajna, więc jakby... Zostawmy to bez komentarza, słuchajcie, on powiedział, że diaksy wrzuca do lawy, więc jakby on różne rzeczy robi, słuchajcie, on naprawdę różne rzeczy robi, ale w każdym razie będę chciał, słuchajcie, obczać, co on tutaj wyprawia. Zajrzyjmy w jego skrzyneczkę, słuchajcie, przede wszystkim ma dużo kobla, całkiem dużo nakopanego kobla, więc całkiem spoko, chyba, słuchajcie, kopał w nocy, chyba, słuchajcie, kopał w nocy. Tutaj, słuchajcie, ma, ty ma pieczony ziemniak, czyli, słuchajcie, pozbierał sobie trochę rzeczy. Tutaj, okej, okay, okej, okay, to na live widziałem. I to mnie, słuchajcie, zaskakuje. Skąd on ma niby 5 diamentów? Skąd on ma 5... Aha, już, ja mu dałem 5 diamentów. Słuchajcie, ja mu dałem 5 diamentów. A tak się zastanawiałem z ludźmi na live, skąd on ma diaksy. A ja mu dałem, słuchajcie, diaksy na live. Bo on powiedział, w ogóle on mnie, powiedział mi na live, albo może to było przed live'em, że znalazł rzekomo, słuchajcie, diaksy, których nie umie wykopać, bo nie ma diamentowego kill-offu. I ja mu na live dałem diamentowy kill-off. Dałem, słuchajcie, mu diamentowy kill-off, zużyłem sobie trochę, że... Dlaczego on tutaj wchodzi? Nie wchodź tutaj. Nie wchodź tutaj. Nie wchodź tutaj, słuchaj. Nie wchodź tutaj. On mówił, że nie umie wykopać diaksów, dlatego, słuchajcie, wziął i moje diamenty i dał mi w prezencie. Jakby... Nieważne, co? On mi zagląda do skrzynki, słuchajcie, co jest grane? Cześć, zabrał złoto, odłożył złoto. Ej, słuchajcie, bo to jest, ej, to jest dziwne, słuchajcie, zostawiać Bobo samego. Jeśli, słuchajcie, on zrobi to, jak, jeśli on naprawdę zrobi jakiś przy... Jeśli on tu zrobi, słuchajcie, przypał, to będzie miał problem. Ej, chyba nic nie zabrał. Ej, koniec końców chyba... Zabrał diaksy? Zabrał diaksy wszystkie?
Wszystkie diaksy zabrał, co? Cześć, misiu. No on wszystkie diaksy. No dobra, już słuchajcie, on mnie nie słyszy. On słuchajcie, mnie nie słyszy jak coś. Spokojna głowa. Bobo, słyszysz mnie? Halo, Bobo. Bobo. Nie, słuchajcie, on mnie nie słyszy. Spokojnie, spokojnie, tak lajtowo. Ale on mi zabrał diaksy, ziomy, rozumiecie to? On mi zabrał, ale czekajcie. TNT? Zabrał TNT, diaksy odłożył, słuchajcie, diaksy odłożył. Misiu, zabrał TNT. Zabrał TNT. On coś mu. Aberce niespodziankę. Oj, to nie brzmi dobrze. Ej, słuchajcie, to nie brzmi dobrze. Jak on mówi, że zrobi niespodziankę i to uzgadnia z misiem. Nie no, misiu, błagam, błagam. Ja wiem, że mnie nie widzisz, bo jestem niewidzialny. Ale miś, błagam, trzymaj mnie, bo po prostu. Co on robi? Nie. On w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, słuchajcie, miał drabinkę na górę, gdzie zbudował sobie pierwszy dom. Nie, powiedz, że on nie robi na... Co? Chwila, moment. Ja myślałem, że on robi sobie, słuchajcie, domek tutaj, nade mną znowu. Ale póki co to nie wiem, co on robi, słuchajcie. Postawił sobie tutaj drewno, rozkopuje sobie coś. Mówił o jakiejś niespodziance, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Mamy jeszcze niewidzialność przez 4 minuty 40 sekund i tutaj dwie oczywiście inne fiolki. Więc słuchajcie, o nie, no tak to być nie może. Ale on naprawdę, słuchajcie, tak to jest zostawić Bobo samemu, słuchajcie. Bobo samemu zostawić. Ja w to po prostu nie wierzę. Słuchajcie, korzystając z sytuacji, że go nie ma w jego, słuchajcie, domku, szybciutko pójdę i sprawdzę jego skrzyneczki, słuchajcie. Bo nie chcę, żeby on słyszał i widział, jak coś otwiera mu skrzynki. Dlatego słuchajcie, kobyl, to by się zgadzało, dlatego że słuchajcie, on tutaj jak idzie w dół, to słuchajcie, zużył drabinki, potem sobie topczajmy. Ma, słuchajcie, tutaj dużo węgla, bardzo dużo węgla. Tych pycyków tutaj nie było, więc on sobie, słuchajcie, tutaj poustawiał pycyki. Ma lód, dioryt. Zastanawiam, słuchajcie, mnie, skąd on ma tyle redstone'a. Tego redstone'a potrzebował bardzo dużo, żeby zrobić tyle bloków. Lapis lazuli, ma trochę żelaza, ma papier, słuchajcie, ma papier. Tutaj sprawdzałem. A tutaj, słuchajcie, mam mega dużo trzciny i bambusa. No te rzeczy akurat mógł sobie pozbierać, ale trzciny? Tyle? Tutaj, słuchajcie, nie ma przecież farmy. Ktoś musiał mu dać albo musiał to ukraść. Musiał to ukraść, ale słuchajcie, nie mam zbitych dowodów na to, żeby, słuchajcie, jakby go oczerniać. Nie wiem, czy on to ukradł ode mnie, ale skąd on miałby, słuchajcie, to nie mam pojęcia. Dobra, póki co chodźmy zobaczyć, co on tam wyprawia, bo jeszcze mam niewidzialność przez 3,5 minuty. Potem sobie wypijemy oczywiście kolejną niewidzialność, invisibility, i będziemy go podglądać. Póki co jest grubo, słuchajcie, naprawdę jest grubo. Zrobił, słuchajcie, tutaj pomieszczenie. Co? Czekajcie, on się tutaj wbił, tutaj jest kontynuacja, słuchajcie, mojego miejsca, więc chyba się przekopał troszeczkę, bo on, słuchajcie, się wkopał tutaj. Nie wiem, czy kojarzycie, słuchajcie, w lodowicach, w moim, słuchajcie, domku. Czekajcie, będą zamknięte drzwi, żeby on nic nie podejrzewa, słuchajcie. Tutaj było właśnie takie pomieszczenie, tam jest kolejne, słuchajcie, pomieszczenie i tak dalej, różne dziwne rzeczy tutaj po prostu są. On się tutaj dokopał, ale wielki szacun dla niego, że... Zamkam drzwi. Wielki, słuchajcie, szacun dla niego, że nie zostawił, słuchajcie, tej dziury. Że nie zostawił tej... Znaczy, tutaj jest dziura i to nie mała, ale że, słuchajcie, nie zostawił, wiecie, tutaj dziury. Słuchajcie, co on tutaj przekopał? Czy, słuchajcie, czy coś tam... On coś gada. Co on robi? Czekajcie, co on robi? Misiu, masz rację, musimy coś takiego zrobić. On gada z misiem, ale on mówi, że miś ma rację. Przecież miś nie mówi. Jak niedźwiedź polarny miałby mówić w Minecraft? Nie no, bez jaj, słuchajcie, no niedźwiedź polarny. Okej, dobra, nie komentujmy, słuchajcie. Bobo ma 7 lat, więc jakby spoko, nie ma problemu, no. To jest i tak nieźle, słuchajcie. Nie, co? No chyba coś go pogięło. Ej, to jest to TNT, co on mi zabrał? On postawił tutaj w tym miejscu, przecież jak to wy... Ale nie wiem, czy on wie, jak, słuchajcie, to odpalić w ogóle. Ej, ale nie no, słuchajcie, jeśli... Nie, słuchajcie, jeżeli on to odpali, to ja po prostu padnę. To ja po prostu, słuchajcie, padnę. Ej, ale zobaczę, ej, słuchajcie, jeżeli on tego nie odpali, to mam genialny pomysł. Ale mam naprawdę genialny pomysł. Jeśli on tego nie odpali, to ja to odpalę. Żeby on, słuchajcie, się jakby tak delikatnie przestraszył, że będzie, wiecie, przypał, nie? Na tej zasadzie, co, że co powie mama, jak wróci, nie? Mimo, że nie jestem jego mamą, żeby nie było, nie jestem jego mamą. To wiecie, co mam na myśli tutaj, nie? To, słuchajcie, po prostu on znowu coś do misia gada, nie rozumiem, słuchajcie, ale... Bo ja nie umiem, weź mi choć pomóż. Ale wiecie, co mam na myśli? On mówi, że czegoś nie ogarnia i przepycha tego misia, ale przecież on mógłby wziąć linę. W skrzynce mam linę, w którą mógłby wziąć... A on chyba tego po prostu nie wie, że niedźwiedzia pola... Misiu, znowu coś no tutaj... odpal to!
Co on chce odpalić? A że on pewnie chce odpalić TNT, ale on nie wie, jak się TNT odpala. Ej, ja... Naprawdę, słuchajcie, zróbmy to za niego. Słuchajcie, zróbmy to za niego, odpalmy, a on będzie taki, wiecie, mega przestraszony. Weźmiemy, słuchajcie, redstone z jego domu, żeby on nie słyszał, jak otwieram skrzynkę u siebie, słuchajcie. Dokładnie tak. Więc słuchajcie, zrobimy sobie pochodnię redstone'ową, odpalimy to i on będzie miał taki przypał. Znaczy, wiecie, ja mu nie mam zamiaru mu robić o to problemu, żeby nie było, ale po prostu, wiecie, chcę zobaczyć jego reakcję, bo to może, słuchajcie, być mega, mega bekowe. Tylko chciałbym, słuchajcie, to wybuchnąć, kiedy on nie będzie na to patrzył. Czyli właśnie w takim momencie, jak mniej więcej teraz. No pomóż mi z tym, nie uciekaj. Ej, myślisz, że odpalamy? Słuchajcie, 30 sekund niewidzialności, muszę wypić kolejną, słuchajcie, potkę. Muszę tutaj, słuchajcie, koniecznie uważać, muszę, słuchajcie, zjeść tutaj i odpalamy to, słuchajcie, odpalimy sobie, to jestem naprawdę... Tylko żeby on był blisko, żeby, słuchajcie, on to usłyszał. Poczekam, słuchajcie, bo on tutaj przepycha tego misia, on za jakieś 30 sekund tutaj będzie bliżej, więc spokojnie, poczekajmy. On cały czas próbuje przepchnąć tego misia. Dobra, słuchajcie, teraz na pewno usłyszy. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, żebym ja, słuchajcie, nie wybuchł. Okej, wybuchło, zobaczymy, co on na to powie. Zobaczymy, słuchajcie, co on na to powie. Co on na to powie? Bo wybuchło. To ty, misiu, zrobiłeś, to nie ja. Ej. Aberka mnie zabije. Nic nie rozumiecie, to słuchajcie, to wybuchło. Ale jak to w ogóle wybuchło? I on teraz rzuca winę, misiu, na niewinnego misia. To twoja wina. Ej, no ale w sumie... Słuchajcie, on w każdym razie nie ma prawa wiedzieć, że to ja, więc faktycznie może to miś by wywalił. Ale on uciekł w ogóle, uciekł z miejsca zbrodni. Absolutnie, tak jak mówię, powtórzę, nie mam zamiaru, słuchajcie, robić mu to przypału, bo to ja to rozwalę. Wiecie co, wezmę ten Glowstone, bo akurat Glowstone może się przydać. Słuchajcie, nie planuję mu zrobić o to przypału, spokojna głowa, tylko po prostu bekowa sytuacja trochę, nie? Przynajmniej moim zdaniem całkiem, słuchajcie, śmieszna sytuacja tutaj nastała, bo to wybuchło, on się przestraszył, zwalił winę, słuchajcie, tutaj na misia polarnego. Ja jeszcze uciekł, słuchajcie, więc idziemy śledzić go dalej, bo niewidzialności, słuchajcie, jeszcze mamy na 8 minut i prawie 7, więc powiedzmy, słuchajcie, że 15 minut niewidzialności jeszcze przed nami, fajnie będzie, słuchajcie, to obczaić. Okej, zaczął robić sobie domek, jak gdyby nigdy nic, tak jakby, słuchajcie, absolutnie nic się nie stało. Okej, to słuchajcie, dziwnie wygląda. Tak jakby, słuchajcie, chciał pokazać, że wiecie, tutaj on nic nie zrobił, nic się, słuchajcie, złego tutaj nie dzieje. Absolutnie nie. Jak Abera, słuchajcie, wbije, to przecież on sobie tylko robi domek. Swoją drogą całkiem ładnie to wygląda. Wiecie, jak mi to wygląda? Wygląda mi to, słuchajcie, jakby z tego lodu wyrastał korzeń. Ej, serio, jeszcze ta choinka, ja nie mogę... Ej, słuchajcie, naprawdę nie mogę wytrzymać z tymi choinkami jego, bo jakby spoko, lodowa choinka byłaby fajna, ale nie taki kształt ma, słuchajcie, choinka. Sorry, ale choinka, słuchajcie, czekajcie, choinka nie ma takiego kształtu, no ziomy, umówmy się, nie tak wygląda choinka, no. To jest po prostu jakaś masakra, po prostu jakaś masakra. Ale dobra, słuchajcie, w każdym razie on sobie tutaj buduje dalej, membrany go zaatakują, zobaczymy, co on na to, słuchajcie, poradzi. Co on, jak on sobie poradzi, słuchajcie, z membranami? Jestem mega ciekaw, bo on, słuchajcie, z fantomami chyba nigdy nie walczył. Ja póki co to, słuchajcie, raczej przed fantomami go broniłem. A tutaj fantom oberwał od fantoma i nie wie, słuchajcie, co się dzieje. Tutaj żółwik jeszcze, słuchajcie, pływa, żółw go raczej nie uratuje. Ej, ale w nocy to faktycznie, słuchajcie, no może Maciek by go uratował, ale... Ale Macieka to nie ma. Patrz, on ma mieczyk żelazny, zrobił sobie miecz. To, ej, ja nie rozumiem jednej rzeczy, słuchajcie. On mi na live'ie mówił... Lol, on chyba zgubił miecz. On mi, słuchajcie, na live'ie mówił, tam jest miecz obok. Tu jest mieczyk. O nie, ja nie mogę mu podać. No słuchajcie, no nie mogę mu podać. On musi go zobaczyć. Ej, ale on na live'ie mówił, że nie potrafi sobie zrobić kill-offa, a umie zrobić miecz? Nie rozumiem. Czekajcie, ja wiecie... Zbiorę, słuchajcie, mieczyk, ja mu oddam. Ja mu jakoś tak oddam, tylko żeby nie zauważył. Czekajcie, rzucę mu, słuchajcie, tutaj miecz. Tylko chwila, tak żeby nie patrzył. Tak żeby, słuchajcie, nie patrzył. Chwila, chwila, chwila. Dobra, wyrzuciłem, okej. Może zobaczy, może, słuchajcie, nie zobaczy. Ej, ale ja nie mogę z jednym fantomem, żeby on się tak... A tu jeszcze drugi i trzeci. Dwa fantomy kolejne. Słuchajcie, no w krytycznej sytuacji mu pomogę. No pomogę mu, słuchajcie, żeby on tutaj nie padł, bo to by, słuchajcie, była jakaś po prostu masakra. Czekajcie. Dobra, uderzyłem. Nie zauważył. Ej, słuchajcie, to, że muszę ratować Bobo, to jest akurat hit. Czekajcie. Dobra, okej. Słuchajcie, to naprawdę od tyłu mu podchodzi. Dobra, uderzyłem, nie zauważył. Ej, słuchajcie, to jest po prostu jakiś hit, że ja go ratuję. Ja, słuchajcie, go tutaj ratuję. Czekajcie, pyk, jeden rozwalony. Wyrzucam, słuchajcie, tę membranę. Ej, ja nie mogę, co tu się dzieje, słuchajcie. Co tu się dzieje? Dlaczego on w wodzie chce się z nimi bić? Tego, słuchajcie, nie rozumiem. Dlaczego on naprawdę chce się, słuchajcie, bić... Uciekaj! Znowu wyrzucił mieczyk i muszę po niego płynąć. Ja nie mogę, słuchajcie, naprawdę tego nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem. Dobra, wyrzucę mu tutaj znowu. Może, słuchajcie, znowu go zobaczy. Tylko, słuchajcie, że on jest strasznie daleko.
On jest naprawdę, słuchajcie, strasznie daleko. Czekajcie, ja muszę, słuchajcie, jakoś mu pomóc. Muszę, słuchajcie, mu jakoś tutaj pomóc. Czekajcie, tak żeby on, słuchajcie, nie widział, tak żeby on nie widział. Czekajcie, bo jak on tylko zobaczy, że coś trzymam w łapce, to po prostu, słuchajcie, będzie jakiś mega przypał. Czekajcie, on jest w ogóle odwrócony w tył świata. Czekajcie, no nie mogę trafić, nie mogę trafić. Jak ja mam mu pomóc? Czekajcie, muszę, słuchajcie, teraz trafić normalnie łukiem. Chwilunia. Nie patrzę na was, to dobra, chwila, pyk, trafiamy cię tutaj, byku. Okej, jeden rozwalony. Tam, słuchajcie, kolejny rozwalony. Ja tutaj nie patrzę, słuchajcie. Znaczy, on nie patrzy. Dobra, już chyba patrzy. Ej, ja w to, słuchajcie, po prostu nie wierzę. Została jedna membrana. On jest w domu. Dlaczego on się nie schowa po prostu w domku? Co ty robisz, Bobo? Ja nie wierzę, słuchajcie. Gdyby on mnie słyszał, to po prostu pewnie by wiedział. Czekajcie. O nie, skończyły. Dobra, rozwaliłem. Szyby. Skończyły mu się szyby, okej. Okay. Znaczy, to nie są szyby, ale on nie ogarnia aż tak dobrze Minecrafta. To jest glass block, czyli to jest szkło. To nie są szyby. Szyby to są, wiecie, takie chudziutkie. O, tu są szyby. To są, słuchajcie, szyby. A to jest glass block, ale on tego nie ogarnia. No, nie będę go poprawiał, bo jeszcze mnie nie usłyszy. A... Ty, on zszedł na dół! On zszedł na dół, a ja chciałem pokazać tą tajną bazę. Słuchajcie, jesteście na to gotowi? On w ogóle, słuchajcie, czajcie akcję. On mówi do mnie na live, że ma tajną bazę. Tajną bazę i mi o niej mówi. To jak ona ma być tajna? Słuchajcie, jak ma być baza tajna, jak on mi o tym mówi, no nie wierzę w to, ale słuchajcie, schodzimy do niego, tylko muszę, słuchajcie, się najeść, tutaj w ogóle jest złoto, którego on nie wykopał, ale on może nie umie pływać czy coś, mamy jeszcze potyjonka na niewidzialność na 2 minuty oraz na 8, więc słuchajcie, jeszcze 10 minut mniej więcej przed nami, i no co ty gadasz? Ej, on zrobił sobie taki bunkier? Ej, sorry, ale ziomy, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach, przyznajcie mi rację, bo ja też myślałem tak jak wy. Ja myślałem, że to jest największy noob w Minecrafcie na świecie. A słuchajcie, on umie robić enchanting table, robił książeczki, zrobił sobie mieczyk, zrobił sobie, słuchajcie, drabinki, tutaj szkło, nie utopił się przy okazji, a może się utopił z 5 razy, ale nie wiem, zrobił sobie bunkier. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach, że serio, tak jak ja, mieliście wrażenie, że to jest noob, a to nie jest noob. Patrzcie, on normalnie, słuchajcie, skopuje sobie tutaj diorit i... Czy on umie robić stone'a? Ej, nie... Słuchajcie, to jest ziom, który robi stone'a, robi bunkier, robi szkło, a nie wie, jak wykopać diaksy. I mówił mi, że znalazł diaksy i nie miał ich czym wykopać. No, bo powiedział, że diaksy można wykopać, tylko diament... On ma tajną skrytkę ma. On ma tajną skrytkę. Co? Słuchajcie, jak on tylko wyjdzie stąd, czy pójdzie na dół, czy pójdzie na górę, czy pójdzie w bok, koniecznie, słuchajcie, to zobaczy. Teraz niestety nie mogę tego rozkopać, bo po prostu on mnie tutaj zobaczy, ale słuchajcie, ale jazda. On w ogóle w skrzyneczkach ma różne rzeczy. Słuchajcie, nie mogę teraz, nie kliknę. Nie mogę, słuchajcie, tutaj być. Na razie niech on to sobie zakopie. Ale słuchajcie, kończę, muszę obczaić jego skrzynki. Muszę, słuchajcie, obczaić jego skrzynki, ale nie otworzę ich, dopóki on nie otworzy, bo będzie dźwięk i widok otwierania, więc poczekajmy. Niech on sobie to zabuduje. Zaraz otworzymy sobie jego kolejne skrzynki, tylko słuchajcie, zostało mi ostatnie 30 sekund invisibility, więc niewidzialny będę tylko przez chwilę. Poczekamy sobie chwilę, czekajcie. I wypijemy sobie oczywiście zaraz poteczkę. Naprawdę. On ma tutaj kolejną tajną bazę? Czy skrzynkę? On tutaj wskoczył. Ja nie mogę. Czemu on tutaj wskoczył? Co się dzieje? Czekajcie, czy on robi sobie jakąś tajną skrzynkę? Nie wiem. Ej, ale to wygląda, słuchajcie, co najmniej dziwnie. Dobra, ja, słuchajcie, muszę pójść tutaj w róg i koniecznie wypiję poteczkę na niewidzialność, żeby, słuchajcie, on mnie dalej tutaj nie widział. Więc chwilunia, piję. Okej, słuchajcie, ostatnia niewidzialność została załączona, więc zostało nam ostatnie 8 minut. Słuchajcie, co on tutaj wyprawia? Słyszę skrzynkę? Ej, słyszę skrzynkę! On ma tajne skrzynki przede mną, ale... Ej! Tak szczerze, po co mi widzieć jego tajne skrzynki, skoro ja mam w Minecrafcie praktycznie wszystko, co jest mi potrzebne. Absolutnie mam praktycznie wszystko, więc jakby... Nie, ale tak serio, po co mi to? Po co mu w ogóle tutaj lód? I źródełko z wodą, to słuchajcie, do czegoś prowadzi? Ej, zobaczmy. Słuchajcie, zobaczmy, bo tutaj patrzcie. Tu jest, słuchajcie, jakiś taki... Ja nie wiem, czy to on to samemu stworzył, czy nie, ale jeśli on to samemu stworzył, to naprawdę nieźle, to naprawdę, słuchajcie... Ty, gdzie on jest? Czy on uciekł? Ej, słuchajcie, go nie ma. O kurczę, nie wiem, słuchajcie, czy on poszedł na górę? Poszedł na górę, ale schodzi, kurczę! A chciałem, słuchajcie, zobaczyć te jego skrzyneczki. Mam jeszcze niewidzialność na 7 minut, więc muszę, słuchajcie, tutaj uważać. Dobra, słuchajcie, na pewno nie usłyszę. Obczajmy, co ma. Mega dużo kobla, dużo dirta, granit, dioryt. Schodzi, nie schodzi. Słuchajcie, mega dużo węgla. Ej, ale jeśli on, słuchajcie, ma tyle kobla, to znaczy, że on przekopał gigantyczne tunele. Słuchajcie, on naprawdę musiał przekopać bardzo dużo tuneli. To by, słuchajcie, świadczyło o tym, że tutaj są dalej jakieś tunele, słuchajcie, poukrywane. O kurcze, dobra, ej!
On normalnie tu ma tunele. Czekajcie, zaraz tam wrócimy. Tylko słuchajcie, tutaj tunele możemy sobie obczaić, nawet jak będziemy widzialni, bo sobie na szyfcie pochodzimy. Chcę zobaczyć, słuchajcie, jego resztę skrzynek. Czekajcie. Kamienne i drewniane, słuchajcie, narzędzia. Ma motykę, ale są nieużywane. To po co on jest... W ogóle wolę patrzeć, słuchajcie, czy on tutaj nadchodzi, ale słuchajcie, nie nadchodzi, bo Minecraft jest na górze. Słuchajcie, po co mu te rzeczy, jeżeli ma już żelazne? Nie wiem, ale on ma żelazne itemy. Tutaj, słuchajcie, była skrzynka chyba na... Nie było skrzynki. Tutaj, słuchajcie, w tej skrzyneczce nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Słuchajcie, musimy obczaić tą tajną skrzynkę. Tylko w taki sposób, żeby on, słuchajcie, tego nie obczaił. Co ty gadasz? Ej, patrzcie to. Ja mu, słuchajcie, podarowałem jabłko na live'ie. Podarowałem mu jabłko na live'ie, więc jeśli, słuchajcie, chcecie być na bieżąco z live'ami, to subskrybujcie i dzwoneczkujcie kanał, to wam przypomnę, słuchajcie. Dałem mu jabłko i on, słuchajcie, ukrył dirta, ukrył curse dirta, słuchajcie. Czyli takiego, słuchajcie, innego dirta, słuchajcie, ukrył. I ale po co on to ukrywa? Po co? Jakby, przecież to już prędzej powinien diaksy ukryć, słuchajcie, no nie oszukujmy się, ale naprawdę, prędzej powinien, słuchajcie, diamenty ukryć, a nie takie bzdety. Nie rozumiem, słuchajcie, naprawdę nie rozumiem, ale słuchajcie, koniecznie zobaczmy jeszcze tą drugą tajną skrzynkę. Słuchajcie, on na razie nie schodzi, więc słuchajcie, mamy szansę. Mamy, słuchajcie, szansę tutaj wejść. Jest tutaj crafting, ej, patrzcie, jest tutaj, słuchajcie, crafting. I słuchajcie, jest tutaj ukryty dioryt, ale po co? Czy on schodzi? Czy on schodzi? Słuchajcie, nie schodzi. Ej, ale słuchajcie, po co? O, schodzi. Szybko. Jestem nie... Okej. Nie, nie schodził jednak. Chyba nie... Schodzi, jak się masz. Dobra, zdążyłem. Ale słuchajcie, po co on chowa w tajnej skrzynce dioryt? Jaki to ma sens? Przecież on, słuchajcie, tutaj na górze ma diamenty. I teraz, słuchajcie, możemy sobie śmiało tam podejść i właśnie zobaczyć dokładnie, co tam się znajduje. Mamy jeszcze niewidzialność przez 5 minut, słuchajcie. Przez 5 minut mamy niewidzialność, więc... Mega musimy się tutaj sprężyć. Zaraz sobie sprawdzimy te jego tunele, słuchajcie. Zaraz sobie sprawdzimy te jego tunele. Ale muszę obczaić tą skrzynkę. Dlaczego, słuchajcie, on w tajnej skrzynce nie schowa tego? Tego! Dlaczego on to ma publicznie? Natomiast, słuchajcie, te jakieś bzdety, jak jakieś jabłko sobie schował na dole. Nie rozumiem, słuchajcie. Naprawdę nie rozumiem. Ale mamy 4,5 minuty niewidzialności, więc wykorzystajmy to, słuchajcie, jak najlepiej. Ja sobie pójdę teraz do jego tuneli. Zdecydowanie, słuchajcie, pójdę sobie do jego tuneli. Zobaczymy, słuchajcie, co tam jest. On też tam sobie pójdzie. Już drugi raz, słuchajcie, tam idzie. Drugi raz. Ale, słuchajcie, czy tutaj jeszcze mamy coś do obczajenia, słuchajcie? Czy my mamy coś tutaj do obczajenia? Chyba, słuchajcie, nie mamy. Tam, w tamtą stronę poszedł, to czekajcie. Drugi raz on tam poszedł, więc ja też sobie tutaj pójdę i czekajcie. Tutaj, słuchajcie, nic nie ma. Tutaj też, słuchajcie, nic nie ma. Kopał sobie, słuchajcie, takie tunele. Takie tunele, podpatrzył to pewnie u jakiegoś youtubera czy coś, takie, że właśnie tego typu. Sobie kopał różne rzeczy na boki. A czy, jeżeli to jest w ogóle jego, podejrzewam, że to jest jego, ale kopał sobie, słuchajcie, na boki. Tak jakby znał się na Minecrafcie. Jak to, słuchajcie, jest możliwe? Ej, jak to jest możliwe, słuchajcie, że on zna się na Minecrafcie? Przecież on nie ogarnia tego, nie ogarnia tego. Okej. Dobra, tego jest za wiele. Tego jest za... Nie, słuchajcie, jeżeli on znajduje diamenty i mówi mi... Ej, naprawdę on znalazł diamenty. On nie kłamał. On na live, słuchajcie, mówił, że miał diamenty. Lol. Ale nie... Ale mówił, że nie umie, słuchajcie, wykopać mówił, że trzeba... Jak on mówi, a on... To nie mogę się skoncentrować na tym, co ja mówię. A wiadomo, że on mnie nie słyszy, więc nie będzie przerywał sobie. On mówił, że nie potrafi ich wykopać. Ej, on się naprawdę, słuchajcie, uczy. On się uczy, bo ja mu mówiłem, że nie tylko diaksonem killowym, że wystarczy mieć żelazny. On, słuchajcie, naprawdę się uczy. Niesamowite, słuchajcie. Bo on do mnie przybiegł, powiedział, że słuchajcie, nie umie ich wykopać, że nie ma diamentowego kill-offa, że nie wie, jak go zrobić i że nie ma jak ich wykopać. A ja mu mówię, że... On mu się podpaliło, zobaczymy, czy on to ogarnie. A ja mu mówię, że wystarczy żelazem kill-off. On się naprawdę fajnie uczy. On się naprawdę, słuchajcie, super uczy. On chyba nie wie, słuchajcie, jak to ugasić. Ale to mu się nic nie stanie. A jednak ogarnął, tutaj jest lawa, więc trzeba, słuchajcie, uważać. Miał tutaj 5 diamentów, słuchajcie. 5 diamentów wykopał. Zobaczymy, słuchajcie, co on z nimi zrobi, bo podpalił mu się crafting znowu, bo słuchajcie, może on będzie chciał mi dać to w prezencie. O nie. Czy on rzucił diament do ognia? On może, słuchajcie, on będzie chciał mi dać to w prezencie. Mam jeszcze 2 minuty, więc w najgorszym wypadku wybuduję sobie tutaj jakąś wnękę i będę sobie tutaj patrzył. No nie mogę mówić, jak on mówi, ale mnie nie słyszy, więc nie przerwie. No, nieważne. W każdym razie, może mi słuchaj. Czy on powiedział, że tego się nie da jeść? Czy to jest jak żelazo? Czy to jest tak jak żela. Ok,
Okej, dobra, to było mocne. Dobra, to umówmy się, to było mocne. Jakby, wydaje mi się, że... O kurde. Wydaje mi się, moi drodzy, że każdego fana Minecrafta to bardzo zabolało. To jakby... Wow. Ja się czuję teraz zdenerwowany przez to, że zobaczyłem, jak Dexy ktoś spala w lab... Wow. Wow. Ej, jakby... O kurde. Nie, słuchajcie, ja już myślałem, że on jest, słuchajcie, pro, ale on nie jest pro. Jak to jest, słuchajcie, możliwe, że on znalazł diaksy, powiedział, że są niejadalne i je wrzucił do lawy. Tam w ogóle, słuchajcie, ciągnie się dalej korytko lawy, tak teraz zauważyłem, bo tam nie ma klocków, ale... Zdjął spodnie. Zdjął znowu spodnie, słuchajcie. Ja nie mogę. Wpadł do lawy w ogóle, co jest grane? Jak ja mam mu... Czekajcie, muszę mu pomóc. Dobra, pomogę mu, ale nie zauważył. Musiałem mu pomóc, co jakby się spalił, słuchajcie. Ale no nie mogę patrzeć na te jego gacie. No bez jaj, no. Dlaczego on zdejmuje te spodnie? Ale słuchajcie, on spalił diaksy w lawie. Kilof mi się skończył. Wracam na górę. Spalił diaksy w lawie. Skończył mu się kilof. Dostał ode mnie diamentowy kilof. Kopał to żelaznem. Słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. Z jednej strony robi, słuchajcie, jakieś bunkry. Ma tajne bazy, słuchajcie. Ma, słuchajcie, potrafi zrobić tunel wodny. A z drugiej strony wrzucę diaksy do lawy. No mnie to zabolało, naprawdę, słuchajcie. Ja już muszę wychodzić, ja, słuchajcie, muszę wychodzić, bo mam niewidzialność tylko na 13 sekund, naprawdę. Słuchajcie, muszę się pospieszyć, bo jak tylko zobaczę mój nick, to będzie po prostu totalny przypał. Ale słuchajcie, no nie wierzę w to. Błagam was, napiszcie w komentarzach, słuchajcie, co o nim myślicie. Napiszcie, co myślicie, słuchajcie, o tym Bobo. Czy to jest, słuchajcie, jakiś troll, czy o co chodzi? Bo z jednej strony zachowuje się jak pro, słuchajcie, i robi na przykład enchanting table. Nie ukradł mi enchantu, to, słuchajcie, naprawdę warto podkreślić. A z drugiej strony robi jakieś takie choinki, wrzuca diaksy do lawy. Słuchajcie, po prostu totalnie nie wiem, co tutaj się dzieje, dlatego wy zadecydujcie, jakby, o co z tym wszystkim chodzi, bo po prostu ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, pośledziliśmy go, dowiedzieliśmy się dużo różnych ciekawych rzeczy, ale słuchajcie, nie okradł mnie, tylko wziął sobie TNT, które chciał wybuchnąć, więc mega plus, nie jest złodziejem, a wielu z was myślało, że jest złodziejem, więc mega plus. Z tym niedźwiedziem trochę był przypał. Zobaczymy, słuchajcie, co jutro na live mi powie. Dzisiaj na live'ie. Zobaczymy, słuchajcie, co dzisiaj na live'ie mi powie, co takiego porabiał, a my mamy niezbite dowody, co robił. W każdym razie, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi kontynuacji przygody z Bobo, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, bo dobijamy 300 tysięcy subów. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, myślałem, że tutaj on jest, ale go nie ma. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostali tutaj na dłużej, więc subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, oglądanie do końca bardzo pomaga. I jeśli chciałbyś mieć taką kozacką koszuleczkę Abratim, albo coś innego przykozackiego z mojego sklepu, to zapraszam cię w pierwszą linijkę opisu www.abra.net. Jest to mój sklep, niedługo będzie wzór mój i Maciocha, jak tylko się pogodzimy w Minecrafcie, więc wpadaj na sklep na święta, nie na święta, cokolwiek, fajne rzeczy. Tymczasem trzymajcie się, jestem pozytywnie zaskoczony, Bobo tylko wrzucił diaksy do lawy, nie wiem, że tam. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!